Cześć Boże Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji. Po kilku miesiącach niepewności i plotek związanych z rekonstrukcją rządu, dziś poznaliśmy skład nowego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Do rządu weszło siedmiu nowych ministrów. Rekonstrukcja to też trzy nowe ministerstwa Ministerstwo Przedsiębiorczości, Technologii, Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Infrastruktury. Swoje stanowiska w rządzie utrzymali wicepremier Beata Szydło, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister sportu i turystyki Witold Bańka, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister energii Krzysztof Churzewski, minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz koordynator służb specjalnych minister Mariusz Kamiński oraz minister Beata Kępa. Do rządu premiera Mateusza Morawieckiego weszli dziś w roli ministra finansów Teresa Czerwińska, ministra przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, ministra inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, ministra zdrowia Łukasz Szumowski ministra środowiska Henryk Kowalczyk, ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz ministra spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Nowym ministrem Obrony Narodowej został dotychczasowy szef MSWIA Mariusz Błaszczak. W rządzie pozostał też minister Andrzej Adamczyk. Zakres jego kompetencji został okrojony do spraw związanych z infrastrukturą. Tymczasowo ministerstwem cyfryzacji pokieruje premier Morawiecki. Szefem komitetu stałego rady ministrów został Jacek Sasin. Jest jeszcze wiele elementów oczekiwanych przez społeczeństwo do zrealizowania, powiedział prezydent Andrzej Duda do powołanych dziś ministrów. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył natomiast, że chce, by jego gabinet był rządem modernizacji Polski dla ludzi, polskich rodzin, społeczeństwa i dla siły państwa polskiego. Prezydent pogratulował nowym ministrom objęcia urzędów, a całemu rządowi ponad dwóch lat dobrej pracy dla Polski. Wszystkim Państwu. Zarówno tym, którzy dzisiaj obejmują urzędy, jak i tym, którzy dzisiaj z urzędów odchodzą po ponad dwóch latach pracy, jak i tym, którzy cały czas te urzędy pełnią i będą pełnili. Bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Gratuluję panu premierowi. Gratuluję przede wszystkim odwagi i umiejętności dokonywania zmian, nie tylko tych zmian o charakterze personalnym ale także zmian o charakterze strukturalnym i organizacyjnym. Według prezydenta działania podjęte przez premiera Mateusza Morawieckiego mają doprowadzić do jeszcze efektywniejszej pracy ministerstw tak aby mogły realizować zadania podjęte dla społeczeństwa i Rzeczypospolitej. Wiele dobrych rzeczy udało się już zrobić. Przede wszystkim za czasów kiedy premierem była pani premier Beata Szydło. Większość z państwa była w tym rządzie i to państwo jesteście właśnie autorami tej dobrej zmiany. Ogromnie za to dziękuję, ale wiele także jeszcze przed nami. Prezydent Andrzej Duda dodał, że jest jeszcze wiele ważnych elementów programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy do zrealizowania. Głęboko wierzę w to, że te zmiany, które następują, przyczynią się do jeszcze efektywniejszego działania rządu, jeszcze efektywniejszego działania poszczególnych ministerstw. Krótko mówiąc, że wszystkie te zobowiązania, które zostały podjęte zostaną Dopełnione w miarę możliwości, przynajmniej te najważniejsze, do końca tej kadencji. Zwracając się do nowych ministrów, prezydent zapewnił ich, że mogą liczyć na jego wsparcie. Mnie ogromnie na tym zależy, żeby to, co robimy dla Rzeczypospolitej, było robione jak najlepiej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego gabinet służy Polsce w szczególnym czasie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Czuję, że jest to dla nas ogromne. Zobowiązanie, żebyśmy byli rządem wielkiej modernizacji, modernizacji Polski, ale dla ludzi, modernizacji dla polskich rodzin, dla polskiego społeczeństwa i dla siły państwa polskiego. Premier Morawiecki podkreślił, że polska demokracja musi być demokracją z sercem, która odnajduje nowe ścieżki udziału ludzi w rządach, gospodarce, bogaceniu się zarówno duchowym, jak i materialnym. Jest dla nas. Sprawą najwyższej wagi, żebyśmy budowali Polskę silną i Polskę bezpieczną. Bezpieczną na granicach zewnętrznych, bezpieczną wewnątrz naszego kraju, bezpieczną finansową. Nie chcemy być rządem dogmatycznym i doktrynalnym, zadeklarował premier. Nie będzie w nim miejsca na skrajności takie jak socjalizm czy neoliberalizm. Chcemy być rządem, który łączy właśnie gospodarkę ze społeczeństwem. Ale też ten wymiar europejski z wymiarem naszym, polskim, lokalnym. Wymiar globalny z Polską, można powiedzieć, powiatową. Łączy też prawo ze sprawiedliwością, bo tego przez prawie trzy dekady, oczywiście osiem dekad, było o wiele za mało. Premier chce, aby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonych Polaków. Mateusz Morawiecki podziękował też ministrom, którzy dziś odeszli. Z tego miejsca chciałem też bardzo gorąco podziękować moim kolegom, koleżankom z rządu, którzy pełnili tę zaszczytną funkcję i wykonali swoją pracę bardzo pięknie, wykonali ją fantastycznie. Nasz rząd nie jest rządem przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepszą Polską i za nowymi celami. Ale oni wykonali swoją pracę bardzo, bardzo dobrze i chciałem im bardzo serdecznie za to podziękować. Prezydent Andrzej Duda odwołał dziś z funkcji ministrów dotychczasowych, dotychczasowych szefów Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, resortu środowiska Jana Szyszko, resortu zdrowia Konstantego Radziwiła oraz resortu cyfryzacji Anna Streżeńską. Przy rekonstrukcji rządu nie obyło się bez zaskoczeń. Jednym z tych, którzy pożegnali się z ministerialnym stanowiskiem, jest dotychczasowy szef resortu środowiska, profesor Jan Szyszko. To on walczył o Puszczę Białowiewską. I ta sprawa miała, jak podkreśla Bogumiła Michalska ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, istotny wpływ na odwołanie ministra. Tego, że przeciwstawił się lewackiej, lewackiemu, chęci lewackiego dysponowania przyrodą na świecie. Tego mu nikt nie daruje. Nie daru... I tutaj jest również pewnego rodzaju obawa, że to środowisko lewackie w Polsce zwyciężyło. Oprócz a zwyciężyło dlatego, że właśnie chciało zdobyć środki na swoją działalność. Kolejnym powodem odwołania profesora Jana Szyszki jest blokowanie wyprowadzenia pieniędzy z lasów państwowych. Były takie zapędy w rządzie, aby z dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna uzupełniać braki w budżecie państwa. Wielu ekspertów podkreśla wysokie kompetencje ministra Szyszki. Oceniałam go jako bardzo dobrego ministra. Tylko ten czarny PR, jaki towarzyszył jego misji, podejrzewam, że spowodował, że dla dobra całości musiał odejść. Kolejne zaskoczenie to dymisja ministra obrony Antoniego Macierewicza. Nawet część opozycji zwraca uwagę, że z resortu odeszła osoba, która rozpoczęła najgłębszą reformę armii po 1989 roku. Mówi poseł KUKIS 15 Paweł Grabowski. Dziwi mnie bardzo odwołanie ministra Macierewicza, ponieważ zawsze twierdziłem, że minister Macierewicz tak długo będzie ministrem, dopóki będzie chciał nim być. Minister Macierewicz wprowadził do wojska nową formację obrony terytorialnej. Za Cel postawił sobie odbudowę armii. Zmiana ta w trakcie pracy, szczególnie w trakcie budowy nowych sił cywilnych prawda, i pewnej konsekwencji dużej prowadzonej przez ministra Macierewicza, Macierewicza jest tutaj co najmniej dziwna. Premier Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej ma nowe pomysły, widzi nowe wyzwania i te kierunki będzie wyznaczał. Jednak ustępujący ministrowie, jak m.in. minister Witold Waszczykowski, to osoby, które bez wątpienia wiele dobrego, zrobiło dla Polski wskazuje poseł PiS Wojciech Skurkiewicz Jestem przekonany, że czy minister Waszczykowski, czy minister Macierewicz to są osoby, które bez wątpienia wiele dobrego zrobili dla Polski. Minister Waszczykowski dla polskiej dyplomacji przypomnę ten gigantyczny sukces to, że Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i ten wynik 194 do 0, także to pokazuje jaka była Determinacja ze strony ministra. Mniejszą niespodzianką było z kolei odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiła. Opozycja już od dłuższego czasu domagała się jego dymisji. Widocznie pan premier Morawiecki nie podziela zdania pana już byłego ministra. Radziwiła, że w ochronie zdrowia jest tak wspaniale i, i nic się nie dzieje, bo rozumiem, że jednak coś się dzieje, skoro pan minister. Radziwił, został odwołany. Od kilku miesięcy media mówiły o dymisji minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, i tak się dziś stało. Na jej miejsce dziś nikogo nie powołano. Jednak, zdaniem komentatorów, ceną wszystkich tych zmian może być odwrócenie się elektoratu prawicowego. Jeżeli pra... partii Prawo i Sprawiedliwość uda się pozyskać część elektoratu PO i nowoczesnej, nie tracąc swojej bazy źródłowej, no to będzie to jeszcze jedno korzystne poczynanie polityczne. Natomiast jeżeli to działanie będzie skutkowało stratami elektoratu podstawowego, no tutaj będziemy wtedy mogli mówić o błędzie politycznym. Ani premier, ani kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie podało, jakie były konkretne powody odwołania z rządu pięciu ministrów, podobnie było w przypadku odwołania premier Beaty Szydło. Jutro Sejm ma zająć się obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj aborcję, pod którym podpisało się prawie milion Polaków. Niestety w tym samym czasie odbędzie się także pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającego zabijanie dzieci poczętych bez ograniczeń oraz indoktrynację seksualną do szkół. Istnieje niebezpieczeństwo, że obydwa projekty trafią do Komisji Zdrowia i będą procedowane jednocześnie. Będzie to oznaczać storpedowanie projektu broniącego życie. 800 tysięcy podpisów tyle w niespełna dwa i pół miesiąca udało się zebrać pod projektem wykreślającym przepis zezwalający na zabicie dziecka podejrzewanego o chorobę lub wadę genetyczną. Za Zarządów zjednoczonej prawicy to już trzecia próba nakłonienia większości sejmowej do rozszerzenia prawnej ochrony życia człowieka. Niestety i tym razem może zostać storpedowana, gdyż w tym samym dniu Sejm będzie się zajmował także projektem grup feministycznych. To jest projekt niszowy pewnego radykalnego, ale głośnego marginesu który przyszedł do Sejmu tylko i wyłącznie po to, żeby utrudniać wprowadzenie ochrony życia dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to w jaskrawej sprzeczności z postulowanymi przez nich hasłami równości, tolerancji. Mówi Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy Zatrzymaj aborcję, Fundację Życie i Rodzina. My nigdy nie zrezygnujemy, gdyż stoimy na gruncie ogólnoludzkiej etyki zakazującej zabijania ludzi, mówi dr. inżynier Antoni Zięba. Tutaj były wielokrotnie ponawiane deklaracje, zarówno pana prezesa Kaczyńskiego, pana prezydenta. No, nie widzę powodów, żeby tą procedurę związaną z tym obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję przeciągać. To jest sprawa życia i śmierci. Naszych rodaków, tych najmniejszych nienarodzonych dzieci? W Prawie i Sprawiedliwości w tych sprawach kierujemy się własnym sumieniem i nie ma tu dyscypliny, mówi poseł Wojciech Skurkiewicz. Czy może to oznaczać cichą zgodę na to, aby projekt wprowadzający aborcję na życzenie był przesłany do komisji i procedowany razem z projektem Zatrzymaj aborcję? W tym zakresie nie ma żadnych ustaleń, nie ma żadnych decyzji poza tymi kwestiami, które przywoływałem, że nieraz. Warto pochylić się i dać możliwość przedstawienia na forum komisji, ale co do tego trudno jeszcze jest, jest dziś wyrokować. W kuluarach sejmowych nie brakuje jednak nieoficjalnych informacji, że projekt zezwalający na zabijanie dzieci poczętych bez ograniczeń pójdzie do komisji zdrowia. Ja bym bardzo chciałabym ten lewacki projekt, który. E, nie tylko dotyczy liberalizacji kwestii dostępu do aborcji, ale również bardzo bym powiedział gruntownej indoktrynacji gender lewicowej nabytu bardzo młodych ludzi, bo mowa o dwunastoletnich dzieciach, które miały być już poddane tak zwanemu wychowaniu seksualnemu, trafi po prostu do kosza. Natomiast mam nadzieję, że bardzo szybko rozpoczną się prace nad projektem, który zakazuje tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli zabójstwa dzieci, tylko ze względu na podejrzenie ciężkich wad rozwojowych. Polacy od lat nieustannie opowiadają się za pełną ochroną życia. Apogeum poparcia miało miejsce we wrześniu 1997 roku, kiedy za prawem do życia zebrano 3 miliony podpisów. Trudno jest zrozumieć, dlaczego obecnie posłowie PIS, którzy od lat deklarowali poparcie dla działań chroniących życie, zapominają o swych obietnicach, Mówi Dawid Wachowiak z Fundacji Pro Prawo do Życia. Żeby pokazać swoje oburzenie i niezadowolenie, że coś takiego w ogóle znalazło się w sejmie i nad tym się dyskutuje. Jak można dyskutować nad tym, ile dzieci będziemy mogli legalnie w Polsce zabijać? Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który zasłynął ze swych liberalnych poglądów, stwierdził dziś, że pogląd, jakoby tak zwana aborcja była prawem człowieka, jest niewłaściwy. Instytut Pamięci Narodowej nadal ma prowadzić śledztwo w sprawie akt TW Bolka, tak orzekł sąd rejonowy w Gdańsku. Chodzi o sprawdzenie, czy akta te nie zostały podrobione przez służby bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie ewentualnego fałszerstwa teczki TW Bolka ruszyło w 2016 roku. Lech Wałęsa zanegował wówczas jej autentyczność, więc IPN zlecił ekspertyzę pismoznawczą. Dowód z badania pisma ręcznego nie jest dowodem naukowym tak jak dowód z badań genetyczno-sądowych, czy, czy badań daktyloskopijnych, to jest jednak w ekspertyzie pismoznawczej jest spory margines subiektywizmu eksperta. Mówi pełnomocnik byłego prezydenta Jan Widacki. Dlatego też Sąd Rejonowy w Gdańsku przychylił się do wniosku Lecha Wałęsy i nakazał Instytutowi Pamięci Narodowej nadal badać akta TW Bolka pod kątem ich wiarygodności. Dotychczasowe ustalenia wciąż są jednak aktualne. Sąd. W żaden, nawet najmniejszy sposób nie zakwestionował rzetelności opinii oraz ustaleń, które zostały poczynione w toku śledztwa. Sąd uznał jedynie, że ze względu na istotę i wagę tej sprawy należy powołać jeszcze jeden zespół biegłych. Wydaje się bezsensowne dzisiejsze postępowanie w sprawie zażalenia pana Lecha Wałęsy, gdyż no, najznakomitszy śledczy i. Eksperci polskiej policji no, stwierdzili bez wątpliwości, że dokumenty SB obciążające Lecha Wałęsa współpracą i pobieraniem pieniędzy za tę współpracę są. Prawdziwe. Mówi radny pis z Wrocławia Krzysztof szczerba. Mimo to były prezydent nadal neguje wszelkie ekspertyzy, atakując przy tym polski rząd. Cenckiewicz, ty mnie nie strasz więzieniem, człowieku, to ty i twoi mocodawcy odpowiecie za prowokacje i kombinacje, trzeba być ślepcem, by tego nie widzieć. Autentyczność teczki TW Bolka potwierdzili biegli z instytutu ekspertyz sądowych imienia profesora Jana Zena. Chrześcijanie w Iraku powoli wracają na tereny odbite z rąk tzw. państwa islamskiego. Przed nimi trud odbudowy, w którym każdy z nas może pomóc. Iraccy chrześcijanie powracają na tereny zniszczone przez wojnę. Dżihadyści zburzyli ich domy, kościoły i szkoły. Odbudowa tego, co zostało zniszczone zajmie wiele lat. Ci chrześcijanie, którzy pozostali po wygnaniu z terenów Niniwy i Mosulu w pobliżu swoich miejsc zamieszkania, czyli w Erbilu, tam w obozach dla chrześcijańskich chodźców byli też przygotowani do tego, żeby w każdej chwili mogli wrócić. Czy to właśnie poprzez edukację dzieci, czy też poprzez tworzenie miejsc pracy. Ci ludzie dzisiaj mogą powracać po to, by odbudowywać swoje domy. Sytuacja chrześcijan wracających na tereny Doliny Niniwy jest lepsza niż chrześcijan z Mosulu, wyjaśnia ksiądz Rafał Cywka. Potężne miasto, jeszcze ogromne wpływy ISIS i tych wszystkich, którzy... Wspierali ten zbrodniczy, zbro, zbrodniczy system, grupę terrorystyczną, yy, i po prostu też nie chcą tam chrześcijan. Stąd też chrześcijanie boją się powracać do Mosulu, choć i tam zaczyna, zaczynają powracać. Wracający do swoich domów w Aleppo czy Homs, boją się ciągle, że wpływy organizacji al-Nusra nadal są silne. Katolicy z Homs po raz pierwszy od uwolnienia miasta obchodzili Boże Narodzenie w katedrze Matki Boskiej Królowej Pokoju. Kościół został odbudowany dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, przekazanemu za pośrednictwem organizacji pomoc kościołowi w potrzebie. Każdy, kto chce wesprzeć je, chrześcijan z Bliskiego Wschodu, może to zrobić, kontaktując się z biurami organizacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia. I na teraz, to wszystkie informacje ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Minę na Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. W nocy temperatura od około 2 stopni na Podlasiu do 4 na południu. Jutro na północnym wschodzie przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. W centrum, na południu, a także na zachodzie opady deszczu lub mrzawki. Z kolei na pomorzu możliwe opady marznące. Temperatura maksymalna od około 1-2 stopni na Podlasiu do 7 na południu. Będzie wiał umiarkowany południowy południowo-wschodni i południowy wiatr. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1020 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni. W czwartek przejaśnienia na Podlasiu i Mazurach. Na Pomorzu Zachodnim i na Śląsku opady mrzawki. Możliwe opady deszczu na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podlasiu i Mazurach do 6 na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr. W piątek pogodnie na wschodzie, na zachodzie dużo chmur z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od około 1 stopnia na Podlasiu do 2-4 na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr.